Dzieło Priorytetu Wyzwolenia dla mnie przede wszystkim wiąże się z modlitwą. Post abstynencja do alkoholu jest bardzo ważna, aczkolwiek w moim doświadczeniu trwania w krucjacie modlitwa była taką podstawą. I to trwanie w krucjacie wiązało się właśnie z dostrzeganiem też zupełnie innych zniewoleń niż alkohol. Wiąże się to też z tym, że przystąpiłam do dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji osoby, która jest zniewolona poprzez grzech samogwałtu. Sama ta codzienność i życie codzienne właśnie w krucjacie, wiadomo, że miało różne strony i gorsze i lepsze i bywało różnie. Aczkolwiek kiedy pojawiły się pierwsze owoce, to człowiek już zupełnie na to inaczej patrzył i widział w tym naprawdę wielką wartość i wiedział, że to jest to. Mogę powiedzieć właśnie, że w życiu tej osoby, za którą podjęłam ten post i podjęłam tę modlitwę, pojawiły się konkretne zmiany i wielka radość, bo co prawda ona nie wyszła z tego swojego zniewolenia, ale zaczęła walczyć, to przede wszystkim. Zaczęła walczyć dlatego, że dostrzegła wielką miłość Bożą, zanurzyła się w tej miłości i z tej miłości czerpała swoją wielką siłę, czy nie swoją, właśnie Bożą siłę, do tego, żeby to przezwyciężyć i znalazła nadzieję właśnie do tego, że jest w stanie wyjść z tego zniewolenia. Jeśli chodzi o moje życie, to myślę, że też można zauważyć tylko konkretne owoce. I tutaj myślę, że jedną z takich rzeczy będzie jakby uświadomienie sobie właśnie, jaką wartość ma taka wytrwała, codzienna modlitwa, ale to też zauważanie jakichś mniejszych może zagrożeń, które na pozór wydawałyby się no niczym złym. I tutaj jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że czymś takim są na przykład media, a przede wszystkim jakoś internet i telewizja, że zaczęłam bardziej zwracać uwagę na to, czym się mnie faszeruje w pewien sposób, czego słucham, i też owocem tego dzieła było takie patrzenie na swoją wolność w znaczeniu wybierania tego, żebym ja miała właśnie wolny wybór tego, co rzeczywiście chcę, nie wiem, przeczytać, czy usłyszeć, czy obejrzeć. I też takie patrzenie na te sprawy pod względem tego, czy to w jakiś sposób mnie ubogaci. Chwała Panu.